Gaudem Mater Polonia, ciesz się, Matko Polsko. A jeszcze wcześniej wołaliśmy, tak nam dopomóż Bóg. Po raz kolejny 11 listopada stajemy w tym wyjątkowym miejscu, świątyni, która pachnie modlitwą, by dziękować Bogu za 123 lata niebycia na mapie Europy i 99. rocznicę wolności politycznej, społecznej i dla wielu pokoleń wolności ducha. Stajemy również, by druga data opromieniła naszą obecność, 1620 lat, kiedy była śmierć patrona świętego Marcina. Moi drodzy, święto patronalne jest niezwykła sprawa, bardzo ważna. Patron to jest pewnego rodzaju wyznacznik. Ktoś, kto mówi nam o naszych wartościach, o tym, co pielęgnujemy, co jest dla nas ważne. Kiedy obieramy sobie patrona, to z myślą taką, że ta osoba będzie dla nas orędownikiem, będzie kimś, w kogo chce się zapatrzyć, kimś niezwykle ważnym. Mówi się w ten sposób: pokaż mi swoich przyjaciół, pokaż, z kim się spotykasz, pokaż, kto jest twoim znajomym, przyjacielem, a powiem ci, kim jesteś. To jest...